Pod ostatnim odcinkiem z trybu Random Quad with Fire widz zarzucił całkiem ciekawą propozycję. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę, super by było jakby te 500 łapek udało się pod tym odcinkiem wbić. No i słuchajcie, propozycja, którą zarzucił widz, wyświetla się w tym momencie na ekranie, widziałem, że zebrała całkiem sporo pozytywnych ocen. Natomiast generalnie idea jest taka, żebym grał dokładnie tak samo jak przeciwnik. Stawiał takie same jednostki, ulepszał je w taki sam sposób, wysyłał te same balony. Natomiast ja to wyzwanie odrobinę zmodyfikuję, odrobinę je uproszczę i jeżeli będziecie chcieli, żebym zagrał dokładnie tak, jak ten widz napisał w komentarzu, to prosiłbym was, dajcie znać pod tym filmem, to również te wersje z jego komentarza sobie zrobimy. Generalnie w takim razie, co rozumiem przez to, że ja sobie to wyzwanie uproszczę, jak dokładnie będziemy grali, o tym zaraz powiem. Chciałem was jeszcze tylko zaprosić na stronę partnera tego kanału, czyli G2A, link do strony macie w opisie, jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie, a być może uda wam się upolować jakąś fajną gierkę po korzystnej cenie. No i słuchajcie, w tym wyzwaniu, które widz mi rzucił, było, żebym grał, żebym stawiał jednostki dokładnie w tym samym miejscu co przeciwnik. Tak będę robił, będę stawiał takie same jednostki, ale daję sobie dwa warunki. Po pierwsze mogę ulepszać jak chcę i po drugie mogę wysyłać balony jakie chcę. To są dwie różne, dwie jakby moje, moje odmienione, czekajcie. Totalnie nie wiem jak to powiedzieć, wiecie o co mi chodzi, to są moje dwie zmiany w tym wyzwaniu, o proszę, tylko jednostki supportowe, śmiesznie się ułożyło, więc... No, więc będę grał dokładnie tak, jak widz napisał, z dwoma zastrzeżeniami. Ogólnie, szczerze, gdybym miał grać dokładnie tak, jak widz napisał, to wydaje mi się, że byłoby to trochę dziwne, bo wtedy mój przeciwnik zawsze byłby o krok przede mną. Zawsze byłby o krok przede mną. Dobra, ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do tego, że mam grać dokładnie tak, jak przeciwnik, więc będę musiał się... Oczywiście będziemy stawiali w tym samym miejscu w przybliżeniu, wiadomo. Okej, klonujemy to, co on robi. Nie wysyła żadnych balonów w tym momencie. Okej, pierwszy problem. Nie mam pojęcia, jaka to jest ścieżka. To jest dół albo środek. Nie mam pojęcia, jaki to jest upgrade. Czy to jest dół, czy środek. Dajmy dół. Nie, to nie ten. Sfejlowałem już to wyzwanie, zanim zacząłem. Okej, przypał, bo on nic na mnie nie wysyła, nie? A nie, dobra, nie, nie sfejlowałem, bo ja... Okej, z upgrade'ami ustaliliśmy, że mogę grać jakie chcę. Okej, upgrade'y mogę grać jakie chcę, to spoko, to i tak bym poszedł pod dół, więc to akurat dobrze sobie tak zagrałem. Czyli tak mówię, stawiam jednostki tam, gdzie przeciwnik, ale upgrade'uję je w taki sposób, jak chcę. To jest taka zasada. Problem jest taki na pewno, że on nic na mnie nie wysyła, więc... A nie, ja mogę na niego wysyłać, przecież sobie wprowadziłem taką zasadę, że wysyłać akurat mogę. Dobra, to wysyłamy. Przecież tutaj bez wysyłania to bardzo, bardzo ciężko będzie. Dobra, czyli ogólnie chodzi o to, że jestem ograniczony. Problem w tym wyzwaniu, w tej wersji mojej tego wyzwania jest taki, że jestem ograniczony do stawiania tylko tego, co on, w tych miejscach, gdzie on. Więc to jest jakby jedyne wyzwanie tutaj. Natomiast jeżeli tak mówię, jeżeli chcielibyście... Ej, mega fajny efekt. Taki jakby, wiecie, trochę jak fajerwerki, trochę jak takie błyski, mega spoko. Trochę jak takie przy spawaniu, nie? Taki efekt przy spawaniu. No w każdym razie, tak jak mówię, ogranicza mnie tutaj, w ogóle mogę postawić Bloon Trapa i wtedy będę farmił. Okej, czekajcie, on stawia kolejnego inżyniera, stawia go tu, no dobra, to postawmy kolejnego inżyniera. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale dobra, zróbmy tak. Ej, to nawet będzie miało sens, bo tego ulepszę na widzenie camo i tu dam Bloon Trapa i wiecie, dam widzenie camo, zdejmowanie camo, w sensie te piany, trzeci środkowy tier inżyniera zdejmuje camo, damy prosto na Bloon Trapie. Dzięki temu balony, które będą z camo, będą mogły wpadać do Bloon Trapa, to moim zdaniem mega, mega spoko. Dobra, póki co oręża sobie tu ulepszymy, okej, czy to był środkowy tier najprawdopodobniej. Tak mówię, jeśli chcecie, żebym zagrał wersję tego wyzwania prosto z komentarza, tak jak dokładnie jak było w komentarzu, dajcie znać tutaj pod tym materiałem. Natomiast to myślę, że może być bardzo, bardzo trudne. Dobra, weźmy sobie to, to mi też pomoże trochę na grupy balonów. Fajne jest to, że mogę ustawić, gdzie ta piana dokładnie będzie. Wydaje mi się, że tak mówię, ona... A nie, ona chyba w ogóle damage... Ona zadaje jakiś damage w ogóle w tej części? Problem jest też taki, że nie mogę nic sprzedać. Dobra, ja generalnie powinienem przestać wysyłać, bo ja sam siebie raszuję w tym momencie. Teraz to do mnie dotarło. A mój idzie ewidentnie lepiej, więc ja się zaraz sam pokonam. Jak tak dalej pójdzie.
Dobra, ulepszmy go pod działka. Żeby miał lepszą kontrolę i będę wysyłał czerwone balony. Na tym sobie wbijemy golda. Tak mówię, no mamy przychód razy dwa za wysyłanie balonów, więc niewysyłanie ich jest po prostu dziwne, ale widzę, że on w ogóle nie wysyła, tylko ulepsza inżynierów, okej. No okej, no. Gramy jak ten. Ale wydaje mi się, że będę w stanie go wykończyć dosyć szybko. Ustawmy tutaj, za tą pianą chcę ustawić Bloomtrapa, albo nie, ustawmy na początku, a nie, on teraz wysyła czerwone balony. Ustawię teraz Bloomtrapa tutaj, na samym początku. Co z tym Bloomtrapem, gdzie on jest? Okej. Dobra. Aha, 0 golda dostaje. No dobra. Bo to są balony, które ja wysyłam, tak? Więc za nie jest 0 golda. Dobra, no to ustawmy go za pianą po prostu. No on na razie nic nie dostawił. Żadnej farmy, żadnego w ogóle Monkey Village, więc... Bo wiadomo, widzenie Camo Monkey Village te sprawy bardzo by nam tu ułatwiło. Ale widzę, że... O! Mamy to. Jest Monkey Village. Dobra. Widzicie, problem jest taki, że ja nie wiem, co on zrobi z wyprzedzeniem. Ja nie wiem, co on zrobi z wyprzedzeniem. Okej, on ulepsza pod dolny tier, pod zniżkę. Ja to chyba chcę ulepszyć pod... górę na razie. Weźmy speed attack po prostu, póki co. Tutaj mogę jeszcze ulepszyć podstawianie działek, dlaczego nie? Więcej działek, tym chyba lepiej. Okej, on jest zmuszony, żeby to zboostować. W porządku. Generalnie Camo balony go pokonują. Mnie mam nadzieję, że nie. Znaczy niekoniecznie w sumie, bo ma Quincy. Okej, leci z farmą. Dobra, my też lecimy z farmą. Lidy jest w stanie zniszczyć... Okej, tu gdybym odpowiednio go ulepszył. Potrzebuję tego upgrade'u, to on jest w stanie niszczyć Lidy. Dajmy larger area. Niech będzie. Bo czwarty tier powoduje, że inżynier stawia działka w zależności, które w zależności od tego, co leci, tak się zachowują mniej więcej. Znaczy, stawia po prostu działka różnego rodzaju i jednym z tych działek jest takie działko, które przypomina trochę armatę. Dobra, wydaje mi się, że ja to bym sobie poszedł pod dolny tier. Dobra, jak farmera postawił, farmera też stawia. Chociaż po co mi farmer? Nie, no to bez sensu, nie będę stawał farmera do marketplace'ów. Czekajcie, bo on chyba dostawił kolejnego, dokładnie, dostawił kolejnego inżyniera, jak nie patrzyłem, tutaj. W porządku. Ja chyba pójdę tu pod widzenie Camo, więc tego inżyniera w takim razie już ulepszam pod górną ścieżkę. On nie ma ciągle widzenia Camo, wiecie, więc jak dla mnie Camo Fiolety go pokonują. I to też zrobimy, Camo Fiolety, let's go. Boostujemy. I zobaczmy. Tylko Gwendolin u niego atakuje. Dobra, pierwsza gra wygrana, ale powiem wam, nie jest łatwo, nie jest łatwo, bo mówię, czuję trochę, że mam związane ręce, nie? Muszę stawiać tam, gdzie on, jakbym jeszcze miał ulepszać tak jak on, to w tym momencie, widzicie, w tym momencie ja bym wiedział, że nie mam defensywy, że totalnie, że moja defensywa kuleje, jeżeli miałbym ulepszać tak jak on i nie mógłbym nic z tym zrobić, to było strasznie frustrujące. W ogóle właśnie w oryginalnej wersji tego wyzwania, tą, którą widz zaproponował, czyli właśnie, że ulepszamy jeszcze tak samo, i wysyłamy te same balony, to moim zdaniem widzę jedną lukę, to znaczy nie do końca wiem, jak, szczególnie, że to jest tryb with fire, jak mam wygrać. Bo jeżeli wyślę rush, który pokona przeciwnika, to jeżeli będziemy ulepszali dokładnie to samo, to ten rush prawdopodobnie pokona mnie też. Co więcej, z racji tego, że ja naśladuję przeciwnika, to zawsze będę parę ulepszeń za nim, więc prawdopodobnie zawsze, jeżeli będę ulepszał tak samo jak on, będę miał od niego mniej życia. Jeżeli on zlikuje trochę HP, to ja w zależności od tego, jak szybko zareaguję, czy zdążę postawić ten sam upgrade, co on, w tym samym tempie, to zlikuje tyle samo HP albo więcej, tak mi się wydaje. Więc generalnie, gdybym robił ten challenge w oryginalnej wersji, tak jak widz napisał, to mam wrażenie, że byłoby bardzo ciężko. Że byłoby bardzo, bardzo ciężko. No ale... Znaczy, inaczej. Bardzo ciężko i myślę, że trochę bez sensu, ale nie wiem, dajcie znać, tak mówię, dajcie znać. I tak na razie już nie jest dosyć łatwo, nie ma co ukrywać. Okej, wysyłam, nie, może nie wysyłam, bo ja nie wiem, co on postawi, więc też żebym sam siebie nie pokonał jakoś bardzo szybko. Co postawisz, słuchaj? A nie, dobra, wiem, gdybyśmy grali tym samym, to jest jeszcze jedna rzecz, która potencjalnie mogłaby mnie uratować. Ja idę pod dolną ścieżkę na mortarze. Jest jedna rzecz, która potencjalnie mogłaby mnie uratować. Jest to...
odpowiednie używanie boostów. Ja mógłbym lepiej używać boostów niż on, niż mój przeciwnik. I wtedy faktycznie, nawet ulepszając dokładnie tak jak on, teoretycznie, no boosty stanowią jedyną różnicę wtedy między nami, nie? Jedyną opcję dla mnie potencjalnej przewagi, bo inaczej nie mam jak mieć przewagi nad przeciwnikiem. Dobra, ulepszę sobie oczywiście pod zapalanie. Przy okazji będzie zdejmowanie camo już później. Chociaż Quincy i tak widzi camo, więc on sobie wszystkie te baloniki sklirował, spoko. No mi to akurat niespecjalnie, mnie to... Nie chciało mi się przesuwać aż tak mortara. Tylko można chyba nawet set target i można go tu zablokować, mi się wydaje, na spokojnie. Może nawet bardziej tu. Czekajcie, może jakoś... Cyk. A może tutaj to nie, a może właśnie tu? Dobra, jakoś tak. Bierzemy faster reload i jest ok. Jest w porządku. Jak będę rushował ciągle niebieskimi balonami, to powinienem to w miarę wygrać. Czy ja nie chcę zboostować? Tak w sumie. A czy w miarę wygrać? Chodzi o, powinienem to przetrwać, nie? Po prostu, te moje rusze w tym momencie. No, flary nie będę ulepszał, dodaję widzenie camo. W tym momencie nie jest to potrzebne. Znaczy to właściwie nie daje widzenia camo, tylko usuwa camo. Czekam aż on coś sprzeda albo postawi, żebym ja mógł coś wreszcie postawić. Na przykład drugiego mortara. Byłoby idealnie. Nie, w ogóle ja strony zamieniłem. On inaczej to postawił. Dobra, ale to nie ma znaczenia. Znaczy no ma trochę znaczenie, ale no zamieniłem strony przez przypadek. Nie, no dobra, no jak chcę być skrupulatni, no to odbudowuję. Chcę być skrupulatni, no to stawiam jak było. Oj, flary niepotrzebnie kupiłem. Stracę wprawdzie trochę poziomów bohatera. Oj, stracę, ale trudno. Chcę być skrupulatni, grać uczciwie. O, sprzedał coś. Góra, tak? To jest tu na pewno? To jest tu na pewno. Mam mało HP. Spoko, nic się nie stanie. Postawimy teraz... ognisko i powinno być ok. No niepotrzebnie te flare dałem w tym momencie, bo jeżeli tu jest mag, a ja tu będę szedł pod dolną ścieżkę, a będę szedł pod dolną, pod nekromantę, to absolutnie niepotrzebnie dałem flare. Boostuję. Teraz pytanie, nie będzie mnie stać na nekromantę, nie? Zanim się boost skończy. 2800 nekromanta. Nie, nekromanta jest trochę za drogi. Dobra, teraz mnie będzie stać, super. Dobra, z nekromantą powinniśmy wydefować. Tak mu jest zupełnie niepotrzebnie. Już mogłem pójść, jakbym wiedział, że on tu maga postawi, to już mogłem pójść bardziej pod środkową ścieżkę. Bardziej mi się opłacało. A teraz to trochę jesteśmy... Też wiecie, trochę poziomów na Quincy straciliśmy przez to, że ją sprzedaliśmy. W sumie, że go, bo to jest chyba on. 9 HP mamy, on 150, no różnica jest, ale spoko. Spoko, bo na razie defujemy to, co on na mnie wyśle. Tylko problem jest taki, znaczy defujemy, jeżeli wyślę dużo rainbowów, regrow rainbowy albo coś takiego, to ja to przegram najprawdopodobniej. A on może to wydefować, bo ma mortara pod defowanie grup balonów. Ej, w sumie, przecież ja mogę sprzedać tego mortara. Mogę tak zrobić i postawić innego, to nie jest sprzeczne z naszymi zasadami, więc postawię mortara pod grupy balonów, to zdecydowanie będzie lepszy pomysł, bo nie potrzebuję pod zdejmowanie camo. Więc postawimy dokładnie takiego jak on. Ja się zastanawiam, co on sobie myśli, nie? Zastanawiam się, co gość sobie myśli w tym momencie, to jest dla mnie najbardziej... O, kolejny mortar, okej. Okay. Okej, co by miało sens w tym wypadku, żeby ulepszyć? Wydaje mi się, że w ten sposób i będziemy sobie szli pod, no, pod artylerię za 7300. Jeżeli on będzie wysyłał na mnie sterowce, bo w sumie w tym momencie sterowiec jest dla nas dosyć problematyczny. Boost. Na nekromancie powinno się zatrzymać. Potrzebuję tego. Please, 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 please. Nie mam tyle golda, okej, spoko. To teraz mogę powysyłać na niego trochę balonów nawet. Zobaczmy, czy on na mnie coś wyśle.
Dobra, wysyła te fiolety. Po prostu to ulepszamy. Dajmy może tu na follow mouse. Dobra. On ma dokładnie tak samo ulepszone. Więc trochę ciężko mi tutaj. Dobra. Jest w porządku, jest w porządku. Muszę ogarnąć, bo wiecie, problem jest taki, jak macie ustawionego na follow mouse mortara, że jeżeli klikniecie w wieżyczkę, no to wiadomo, on się nie... Musicie klikać w ścieżkę idealnie, a czasami jest problem, jeżeli macie dużo wieżyczek, żeby na przykład tu kliknąć w ścieżkę, a nie w mortara. No zobaczcie, na przykład za nim praktycznie nie da się kliknąć, nie? Więc jak chcecie ulepszać mortara na follow mouse, to dobrze by było, żebyście mieli jednostki w miarę daleko od ścieżki, albo żeby były małe jednostki. Tak widzicie, ja mam problem, żeby go przestawić teraz na przykład, żeby atakował tutaj. Zastanawiam się ciągle, nie no, nekromanta musi zostać. Chyba, że sprzedam nekromantę. Tu postawimy mortara pod zdejmowanie kamo, nie? I przy okazji, bo teraz powoli już zaczyna mnie interesować dolna czwarta ścieżka mortara, bo ona zdejmuje opancerzenie. I na przykład gdyby wysłał opancerzony sterowiec, to myślę, że mogłoby nam to sporo pomóc. Znaczy zaraz ogólnie moglibyśmy zagrać Prince of Darkness. Też nie wydaje się głupim pomysłem tak w sumie. Okej, no myślę, że w tym momencie ja po prostu gram skillem. Jeżeli wyślę znowu sterowiec, to cisnę nekromantę. Znaczy, to akurat nie on wysłał, to po prostu gra na nas wysłała, ale... O! Super małpkę postawił. Sprzedał i postawił super małpkę, okej. Dobra. Ulepszam jak on. Bo to ma moim zdaniem całkiem sporo sensu. Co ja bym zrobił? Ja bym spróbował to zakończyć. Bo to będzie długo trwało, wysyłając opancerzonego Zomga. Mhm. I jednak zmieniam zdanie, zrobimy tak. Postawimy super małpkę, ale ulepszoną pod środek. Tech Terror, pamiętam, że on dużo damage'a zadaje, nie pamiętam dokładnie ile. Dobra, opancerzony Zomg. Na mnie i na niego. Teraz tak, skill najpierw może. Poleci stun. Dobra. Mamy stun. Dobra. Odpalam boosta, tech terror. Dobra. Ależ perfekcyjnie. Okej, on też Zomga wysyła. Nie no, zwykły Zomg mnie raczej tutaj nie zatrzyma. Po prostu ulepszę na laserowy atak. Mam nadzieję, że mnie nie zatrzyma. A, bo on sobie ulepszył. Dobra, już widzę. On kupił super mapkę za 50 tysięcy. Okej, to dużo zmienia. Teraz ma już kolejną w ogóle. Ty usuń to. A nie, on nie usunął. Ty, to jak on zmieścił dwie super mapki tu? Ty, moment, bo nie podoba mi się to, co się dzieje. Dobra, ja to wybronię, ale... Ty, moment, bo ja trochę nie wiem, co się dzieje, tak szczerze, mówiąc szczerze. Jak on zmieścił dwie super małpki? No nieważne. Spróbujemy też ulepszyć na Dark Knighta. Dobra. Stunuj. Dobra. Nie starczy mi jeszcze. Kurczę, za mało mam golda. Dawaj, 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 dawaj.
Dobra, mam to, mam to, mam to, mam to. Mamy to, mamy to. Wybronię, wybronię, wybronię. Uff. Co tu się dzieje, słuchajcie, ale on mnie... Ale jak on zmieścił tu tą drugą supermapkę? To tego akurat nie kminie, nie? Zobaczcie, ja nie mogę tego zmieścić. Ale postawimy tutaj, nie? No jak na moje, powinien sprzedać tego mortara. Po prostu ulepszyć tego w ten sposób i mamy po problemie. Bo on opancerzenie... Do BFB chyba? Ten na czwartym tierze zdejmuje opancerzenie od razu, więc... To na bardzo dużo daje. Okej, okay, no i tutaj postawił kolejnego mortara, spoko. Ja myślę, że ja powinienem postawić Blundbota. I niech on wysyła. Bo tyle, co ja się tutaj muszę na gimnastykować, żeby wydefować, nie? To jest masakra. Ale że jakoś daliśmy radę w ogóle, nie? To też... Dobra, no tak naprawdę cokolwiek nie wyślemy, to to poleci i na mnie, i na niego w tym momencie, więc... No ciekawy, ciekawy. On ma chyba już piąty tier. Nie, nie ma piątego tieru. Myślałem, że ma, ale nie ma. No nic, no muszę zarabiać. Sorry w ogóle, jak słyszycie jakiś szum w tle, ale pralka głośno chodzi. Okej, Okej, przestań wysyłać. Co ja mogę zrobić? Póki co nie za wiele. Nie mam boosta. Mogę zboostować jego stronę. No problem, nie? No bo nie mogę nic postawić. Czekajcie, on tu postawił jedną tą, więc to nie jest sprzeczne z zasadami. Follow mouse. Tu mogę Feniksa teoretycznie. Nie stać mnie. No nie, nie, nie zrobię tego. No niestety, no. Przegramy, bo... No nie wiem, no w sumie mogłem... Mogłem szybciej tego Feniksa. Kurczę, szkoda, że z boostów się też wcześniej wypstrykałem. Ale też nie wiem, czy Feniks by cokolwiek zrobił temu badowi. Ale mega fajny mecz, kurczę, no mega mi się podobał, nie? Gdybym miał większą swobodę, na luzie bym to wybronił, na luzie bym to wybronił. Dużo szybciej zacząłbym dostawać mortary i tak dalej. Też ja bardzo dużo golda straciłem, szkoda, że Blundbotem od razu nie grałem, bo bardzo dużo golda straciłem na tej próbie defensywy i tak dalej, nie? Ale też wiecie, musiałem szybko reagować, musiałem patrzeć, gdzie on ma postawione jednostki, żeby stawiać mniej więcej w takich samych miejscach i tak dalej, no niestety. Słuchajcie, ode mnie na ten moment to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mega fajne wyzwanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Pamiętajcie jeszcze, jeżeli coś kupujecie w Bloons Tower Defense Battles 2 bądź w Bloons Tower Defense 6, kod OJC. Wielkie dzięki każdej osobie, która go wpisze. Do następnego. Cześć!